Samochód staranował ogrodzenie i uderzył w dom. Nie żyje 30-latek, pasażer walczy o życie. Dramatyczne doniesienia z Dolnego Śląska. Nie żyje 30-letni kierowca samochodu, który nad ranem wjechał w dom w miejscowości Mościsko, Pow. Oławski. Pasażer pojazdu w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie walczy o życie. Na razie nie wiadomo, czy uszkodzony budynek będzie nadawał się do dalszego zamieszkiwania. Mościsko. Samochód wypadł z drogi i wjechał w dom. Ten tragiczny wypadek miał miejsce w niedzielę, 17 grudnia, wczesnym rankiem. Około godziny 4 służby otrzymały zgłoszenie dotyczące samochodu, który jadąc z dużą prędkością wbił się w ścianę stojącego przy drodze domu jednorodzinnego. Kierujący Seatem jechał od strony Jelcza-Laskowic w kierunku Oleśnicy. Na łuku drogi na przejechał prosto, staranował drewniane ogrodzenie posesji, a następnie uderzył w dom jednorodzinny, przekazała Wioletta Polerowicz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oławie. Nie żyje 30-letni kierowca. Jak nie trudno się domyślić, domownicy natychmiast zostali poderwani na baczność, choć, na całe szczęście, nie odnieśli żadnych obrażeń. Usłyszeliśmy straszny huk i odczuliśmy wstrząs. Okazało się, że w nasz dom wjechał samochód. Ludzie wołali o pomoc. W Seacie zobaczyliśmy kierowcę, widać było, że ma złamany kręgosłup i nie żyje. Pasażer, starszy mężczyzna, był w ciężkim stanie, powiedzieli faktowi pani Olena i pan Igor, zamieszkujący uszkodzony dom. Jak relacjonowali, gdy tylko zorientowali się, do czego doszło, natychmiast zadzwonili pod numer 112 i wezwali pomoc. Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala we Wrocławiu. Na miejscu przez prawie 4 godziny pracowali policja i prokurator. Pasażer Opla walczy o życie w szpitalu. Ranny mężczyzna jest w ciężkim stanie i walczy o życie. Nadzór budowlany nie określił jeszcze, czy konstrukcja uszkodzonego budynku została zniszczona i czy można w nim bezpiecznie mieszkać. Policja z Oławy apeluje po raz kolejny o zachowanie ostrożności na drodze i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Pamiętajmy, że liczne kontrole prowadzone przez policjantów ruchu drogowego mają na celu dyscyplinowanie kierowców łamiących prawo i eliminowanie stwarzających zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Na drodze nie jesteśmy sami, dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu. Wykrzyknik, wykrzyknik poproszono.